Panie Marku, coraz więcej osób w Polsce, popularyzacja sportu strzeleckiego stawia takie zadania jak zakup, wybór jednostki, tej pierwszej, wymarzonej. Dostaję promesę na zakup i jak mam wybrać tą broń, czym się kierować przy wyborze? Jeśli chodzi o osoby, które już trenowały z bronią, to tu jest znacznie prostsza sprawa. Mianowicie te osoby już wiedzą, czego chcą. Już mają tą wymarzoną broń, już wiedzą, że tu w ręku będzie idealnie leżała. Ważne jest przy doborze, żeby ta broń spełniała nasze własne kryteria, czyli dobrze musi leżeć w ręku. Muszę mieć łatwą manualność tej broni, czyli dostęp do wszystkich przyrządów. Nie, że kupuję sobie wielki pistolet czy rewolwer i potem muszę kombinować, bo tu nie sięgam, bo palec za krótki. Nie. To musi rzeczywiście broń dobrze leżeć w ręku. Od tego zaczynamy. Gabaryty, czy będziemy ją nosić przy pasku na zewnątrz, czy będziemy ją nosić ukrytą, to też jest bardzo istotne, bo to, do czego będziemy jej używać. Jeżeli to jest broń do ochrony osobistej, to musimy też wiedzieć, gdzie ją będziemy nosić, w jakich warunkach, jak będziemy mogli z nią pracować, ewentualnie jak będziemy ją dobywać. To jest bardzo istotne. Ale jakie to ma znaczenie tak naprawdę? To ma też znaczenie, bo wiadomo, że łatwiej ukryć jest mniejszy pistolet Glock, chociażby 19, który ma określone gabaryty, aniżeli duży Desert Eagle, który wystaje rzeczywiście spod marynarki. Wiem, że niektórzy tak lubią, że coś tam się z tyłu, ta marynarka pofalowała na tym, na kolbie pistoletu, no i to tak fajnie wygląda, ale nie tędy droga. Broń powinna być dla tego, który ją będzie używał, powinna być łatwo dostępna, łatwość ukrycia jej, łatwość dobycia, to są takie istotne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę przy doborze. Więc jeżeli leży dobrze w ręku, dobrze nam się z niej prowadzi ogień, to jak najbardziej to jest właśnie to. Mówię, przy takich osobach, które już trenują, to one już wiedzą, czego chcą, bo wiedzą, co powinno być w którym miejscu, ewentualnie jako drugą, trzecią jednostkę kupują sobie wtedy coś innego, już takiego bardziej wyszukanego. Natomiast problemem są osoby, które dostają promesę i nagle one nigdy nie strzelały. Najczęściej panowie strzelali gdzieś tam kiedyś dawno temu w wojsku z czegoś, dokładnie już nie pamiętają i idą, więc najpierw to jest takie rozpytanie rynku, czyli jak ktoś już ma, to pytamy jego, a jaką ty masz, a to dobra, no to ja sobie taką samą. Albo idą wprost do sklepu i mówią, a która jest dobra, droga, ekskluzywna? Ta, no to taką poproszę. Tak to najczęściej się dzieje. Jasne. Czy amunicja ma jakieś znaczenie do danej broni, powiedzmy, z jakiej strzelamy amunicji, jeśli chodzi o efekty na tarczy? Ma. Jeśli bierzemy udział w zawodach. Jeśli mówimy o zawodach, to oczywiście, że ma. No, tylko zawodnicy już sami sobie przygotowują tę amunicję, ona jest odpowiednio spreparowana do strzelań, więc no tutaj też trzeba by szczegółowo porozmawiać o tym z zawodnikami. Natomiast jeśli mówimy o rynku cywilnym, jak najbardziej. No, ja uważam, że amunicja powinna być tego rodzaju, żeby osiągnąć określony cel. Nie to, że jeden pocisk przebija trzy osoby, ścianę i jeszcze coś, no bo taką amunicję też mamy, ale musimy taką amunicję dokupić do tego, czy to będzie najpopularniejsza dziewiątka. Najróżniej, gama jest bardzo szeroka, więc dobór jest bardzo duży. Taką, która rzeczywiście zminimalizuje zagrożenie. I to jest tak, na koniec w skrócie, panie Marku, czy w pistoletach, powiedzmy, w broni palnej pojawia się na rynku dużo nowych jednostek, na które warto zwrócić uwagę, czy możemy też śmiało myśleć o zakupie nowej, ale powiedzmy konstrukcji sprzed lat? Konstrukcje sprzed lat mają to do siebie, że one już są dopracowane. Firmy pracują. Czyli tak zwane choroby wieku dziecięcego są wyeliminowane? Są wyeliminowane, one są dopracowane jeszcze bardziej. Te wszystkie niuansiki, to jest zmieniane, dostosowane do strzelca, więc to ja bym szedł w tym kierunku. Każda nowinka jest świetna, tylko po pewnym czasie dopiero można rzeczywiście będzie stwierdzić, czy ta broń jest warta używanie jej, czy nie, bo mówię,
te dopracowane wszystkie, które są już na rynku, wystrzelono z nich miliony sztuk w najróżniejszych warunkach, różne formacje z tego korzystają i wiemy, że ta broń działa. Natomiast każda nowinka to jednak gdzieś tam coś, potem się okazuje, że to mogło być lepiej, tu może następna generacja będzie lepsza, no tak to działa. Czyli reasumując, jeśli już mamy tą wymarzoną promesę na zakup broni, zachowajmy zimną krew i dokonajmy słusznego wyboru indywidualnego. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.